pokażę wam jeden kwit, który troszkę nas przeraził. A mianowicie... Budujemy campervana, scena 15, ujęcie pierwsze. I co z tą akcyzą? Kamera, akcja! No witajcie, witajcie. Jesteśmy przed ważeniem samochodu, bo dzisiaj jedziemy na przegląd. No i żeby przegląd mógł być zrobiony, przegląd techniczny samochodu, to musimy zważyć nasze auto. Także za chwilkę będziemy wjeżdżać tutaj na tą wagę i będziemy ważyć auto. Także zostańcie z nami, zobaczymy ile waży nasz samochód. No i wjechaliśmy na wagę, Tomek wjechał na wagę, no i zobaczymy. O kurczę, waga pokazuje 3150 kg. Strasznie dużo, strasznie dużo. A nie, teraz zaczynają ważyć. 3,60, 3,50, 3,60, 3,50. Także słuchajcie, mamy wagę 3060 kg. Czy to widać? Ja przeszedłem teraz, to 100 kilo więcej weszło. 3060 kilo, nie wiem czy widzicie. To taka waga, tak to wygląda. Jeżdżamy samochodem na taki podest. No i na tym podeście jest ważone auto. O, teraz tutaj widać 3,50. 3,50, czyli mamy 450 kilo. Plus liczone jest za każdą osobę, to jest skoro samochód na 4 osoby, za każdą osobę 80 kg, czyli 320, czyli mamy 1320 plus 50, 1370 kg. Tak wygląda nasze autko. Dzisiaj jedziemy, będziemy robić badanie, ale konieczne do badania jest właśnie zważenie samochodu z całym wyposażeniem, jakie jest w środku, czyli masa własna pojazdu. Za chwilę będziemy jechać na badanie. No słuchajcie, jedziemy na stację kontroli pojazdów, na okręgową stację kontroli pojazdów. No i będziemy przechodzili badanie techniczne naszego samochodu. Także zobaczymy, czy przejdziemy badanie techniczne samochodu. No zaświadczenie z ITS-u mamy, także tutaj wszystko powinno być dobrze, Tomek jedzie przede mną, naszym autkiem. Samochód jeszcze nie jest odebrany, więc no, cały czas jest pod opieką Tomka. Także no, myślę, że już niedługo, jak już odbierzemy samochód z badania technicznego, zarejestrujemy, to wtedy będziemy mogli normalnie, legalnie wsiąść do naszego samochodu, jako do samochodu kempingowego. Także zobaczcie, zaraz podjedziemy na stację i będziemy przeprowadzać badanie. To znaczy nie my, tylko pan diagnosta. A tak informacyjnie, ważenie samochodu kosztuje 15 zł netto, czyli około 20 zł jest ważenie. Trwa to dosłownie, słuchajcie, 2 minuty. Także jak macie taką potrzebę, to na Złomowiec na przykład można podjechać. Oni mają tam wagę atestowaną i w tym momencie możecie sobie za 20 zł zważyć samochód i wiedzieć, czy wasza masa własna samochodu nie przekracza 3,5 tony. O, właśnie już podjeżdżamy do Centrum Obsługi Pojazdów FRED. Tutaj jest stacja kontroli pojazdów okręgowa. No i za chwilkę będziemy badać nasze auto. No, jesteśmy właśnie na stacji kontroli pojazdów. Tutaj pan teraz robi nam zdjęcia samochodu. No i cóż, no i będziemy mieli przegląd zrobiony tegoż naszego samochodu. Tutaj pan robi właśnie też zdjęcia w środku, zdjęcia winu, tej kanapy. No i wszystko, co tutaj się znajduje. Także tak wygląda
badanie naszego autka na stacji kontroli pojazdów. No i jesteśmy po badaniu. I cóż, wszystko pięknie, ładnie przeszło. Zaświadczenie do urzędu zaniesiemy. Fajnie, samochód będzie gotowy do rejestracji. No witajcie, przyjechałem dzisiaj po odbiór dokumentów do stacji kontroli pojazdów, tutaj do Bojana. I powiem wam, że jest to dosyć taki duży plik. Zawiera on zdjęcia różne i jest tutaj też opis. I opis zmian przeczytam wam. Pojazd wyposażono w atrybuty pojazdu kempingowego. Zamontowano dodatkowe siedzenie podwójne firmy CTA wraz z oryginalnymi pasami bezpieczeństwa. Powyższe zmiany konstrukcyjne udokumentowane i potwierdzone przez Instytut Transportu Samochodowego potwierdzeniem numer, i tutaj pada numer z dnia takiego i takiego. Wykonane zmiany konstrukcyjne są zgodne z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakres ich wyposażenia i powodują zmianę rodzaju pojazdu na samochód specjalny. Także mamy badanie techniczne zrobione na samochód specjalny. Tutaj mamy zaświadczenie też, które muszę zanieść do Urzędu Wydziału Komunikacji. I no cóż, w poniedziałek będziemy rejestrować. Ale słuchajcie, pokażę wam jeden kwit, który troszkę nas przeraził. A mianowicie, jak widzicie, tutaj jest waga 3060 kg. Jak dla nas jest to troszeczkę za dużo. My z Magdą tam dokładaliśmy różne rzeczy. I cóż, chyba będziemy musieli zmienić parę rzeczy. Będziemy musieli odciążyć samochód. I już rozmawialiśmy z Tomkiem i Tomek ma pomysł na to. I słuchajcie, będziemy odciążyć samochód. A jak to będziemy robić, to jeżeli macie ochotę, to zapraszamy was na odcinek. Bo chcemy uzyskać na jakieś 80 kilo. A związane jest to z tym, że my podróżujemy w trójkę, czyli ja, Magda i Matylda. Ale czasami zdarza się tak, że zabieramy jeszcze jedną osobę i wtedy ta masa całkowita pojazdu się troszeczkę zwiększy, tak? Więc potrzebujemy około 60-80 kg, tak żeby swobodnie sobie podróżować razem z wodą i z pełnym bakiem, że jak policja nas zatrzyma, to no, żeby nie było tak, że mamy przekroczoną wagę, więc musimy trochę odciążyć samochód, a w jaki sposób będziemy odciążać, to zobaczycie w odcinku. Słuchajcie, teraz jeszcze musimy jechać do Wydziału Komunikacji z tymi wszystkimi dokumentami. I w Wydziale Komunikacji dostaniemy, mam nadzieję, że dostaniemy, zaświadczenie, nowy dowód rejestracyjny, gdzie zmienią nam samochód z samochodu dostawczego na samochód kempingowy. Co prawda tu są już te dokumenty, już to jest zmienione. Tylko teraz potrzebujemy dowód rejestracyjny, który będzie właśnie nam o tym mówił, żeby nie wozić tych wszystkich dokumentów. Także słuchajcie, za parę dni jedziemy do Wydziału Komunikacji, bo to w tej chwili nie jest takie proste. Ja już czekam trzeci tydzień na Wydział Komunikacji. Takie kolejki są. Tylu chętnych jest do rejestrowania samochodów, do zmiany takich rzeczy, chociażby jak my robimy. Także 3 tygodnie czekamy. Za parę dni jest nasz termin. Jedziemy. No i czy dostaniemy nowy dowód? To się okaże, tak zostańcie z nami, pokażemy wam oczywiście, co udało nam się załatwić w Wydziale Komunikacji. Later. Cześć, witajcie. No, witajcie. Idziemy właśnie rejestrować samochód. Do Wydziału Komunikacji w Sopocie. Z duszą na ramieniu i z torbą na ramieniu, tak? Z całym plikiem dokumentów do zarejestrowania samochodu, do przerejestrowania samochodu. Samochodu dostawczego, ciężarowego na samochód specjalny kempingowy. Tak, i słuchajcie, ostatnio oglądaliśmy vloga podróżowania i tam właśnie wspominano o tym, że wchodzi akcyza. Prawdopodobnie ta akcyza będzie, nie ma jakby jasnych informacji, w internecie są różne takie jakieś tam
pogłoski, że może od 1 kwietnia, może od 1 maja. My już to mówiliśmy właśnie, że od 1 kwietnia, ale teraz chyba to się zmieniło. Tak, tak, być może przesunięto to. W każdym bądź razie, panie, póki co w urzędzie Krzysiu rozmawiał, to nikt nic nie wie jeszcze na razie. Więc może dzisiaj się czegoś więcej dowiemy. Natomiast kwestia akcyzy jest o tyle bolesna, że jest to bardzo duży procent, tak? I jest to kwota, słuchajcie, może tak staniemy, żeby pokazać nasz piękny urząd. Tak, bo mamy w ogóle piękny urząd w Sopocie Miasta, to wam pokażemy za chwilę. Słuchajcie, kwestia jest o tyle bolesna, choć tam przyjdziemy, tam jest ławeczka ładna. Dobra. Jeszcze mamy czas, więc jest to tyle, słuchajcie, bolesna, się powtarzam w tej chwili, że jest to uzależnione od pojemności samochodu. I teraz tak, w momencie, kiedy mamy pojemność poniżej 2000... Do 2 litrów, tak, do silnika. Tak, to jest to 3,1%. Natomiast problem zaczyna się... Jest to też już dużo, tak? No bo umówmy się, przy samochodzie o wartości 160 tysięcy, bo to się z zabudową liczy. Dokładnie, właśnie, z zabudową, słuchajcie, nie od wartości rynkowej samochodu, nie od wartości, którą zapłaciliśmy, nie od wartości przez Eurotax wycenioną, wycenionego samochodu, tylko od wartości samochodu z zabudową. Tak, no to wychodzi jakieś tam, powiedzmy, od tej wartości, od tych 160, to chodzi około 5 tysięcy, tak? Natomiast w momencie, problem zaczyna się duży, kiedy samochód ma powyżej 2 litrów. Zobaczcie, przepraszam. Tak. Google Street View, będziemy na kamerze. Jesteśmy upamiętnieni, wow. Upamiętnieni, dokładnie. No i słuchajcie, powyżej tych 2 litrów zaczynają się schody już takie konkretne, dlatego że procent akcyzy to jest 18,6, więc wczoraj siedzieliśmy, liczyliśmy z ciekawości i przy tej wartości 160 to wychodzi 30 tysięcy po prostu dodatkowo oddaje się do państwa. Przy założeniu, że jest powyżej 2 litrów, no my mamy samochód poniżej 2 tak. litrów, bo nasza pojemność to jest 1,997, czyli na szczęście mieścimy się tej akcyzie 3,1, no ale zawsze, w naszym przypadku to jest około 5 tysięcy, tak, nie? Tak, słuchajcie, tak. Mieć a nie mieć, no to... No, ale no, szczęśliwie złapaliśmy się jeszcze w okres przedakcyzowy, więc nie będziemy tego, mam nadzieję, musieli płacić, być może coś się podzieje, ale dlatego też z duszą na ramieniu idziemy. Mhm. A druga sprawa jest, słuchajcie, taka, że, to już Krzysiek też mu wspominał, że nasze auto jest troszkę za ciężkie. Tak, znaczy za ciężkie, jest ok, dla nas, dla naszej trójki jest ok, no, ale tak jak mówiłem wcześniej na którymś tam filmie, że czasami podróżujemy w 4 osoby, zabieramy jeszcze jedną osobę, no i w tym momencie, żeby czuć się swobodnie w tych 3,5 tony, no to chcemy troszeczkę odciążyć samochód, jak będziemy to robić, no to też nakręcimy, to zobaczycie, pokażemy wam, jaki jest pomysł na to, żeby odciążyć samochód i uzyskać te 70-80 kg dodatkowo, żebyśmy mogli po prostu swobodnie mieć zatankowany bak paliwa i wodę. Słuchajcie, a sprawa jest też kolejny problem, dlatego że bardzo, bardzo, bardzo nas karawaningowców będą tutaj ranić, dlatego że mają się zmienić przepisy też odnośnie, oprócz tego, że zmieniły się przepisy też odnośnie prędkości, którą możemy jeździć, to też ostatnio mieliśmy informację od kogoś i wyszukaliśmy to i faktycznie możemy się poruszać na autostradach 80 na godzinę. Tak. To jeszcze do tego, słuchajcie, zmieniają się przepisy odnośnie przeładowania auta. I tutaj już zaczyna być mało, mało kolorowo, dlatego że jak wiemy, no niestety wszystkie te wazy karawaningowe bywają przeładowane. No sami, myślę, wiecie, jak to wygląda. Dokładnie. Chociażby jakieś Alkowy, które mają rejestrację na 7 osób, no to trudno nie przeładować tak. tego. Ale zaczyna być mało przyjemnie, bo za granicą trzepali zawsze, tak? I to jakby od zawsze były tam te kary. Oczywiście można powiedzieć, liczymy na szczęście, nikt nas nie zatrzyma i tak dokładnie. Dalej. Okej, no to wiadomo. Ale w Polsce, słuchajcie, zaczyna być mniej przyjemnie, dlatego że kary do tej pory za przeładowanie auta to było od 20 do 500 zł. I tak naprawdę nie opłacało się wozić wagi i nas sprawdzać i kontrolować. W tej chwili pracuje się nad ustawą, gdzie przeładowanie auta będzie nas kosztować między 2 a 15 tysięcy złotych. No to już trochę szkoda, prawda? Aha. Więc no warto jednak zadbać i zwrócić uwagę na tą ładowność samochodu. No i też dlatego my tutaj jakby spięliśmy się i Tomek się też spina i będziemy pracować nad tym, żeby to auto było ok. Dokładnie. To chyba tyle, nie? To chyba tyle, tak. Tu wam pogadaliśmy, ale trochę rzeczy się dowiedzieliśmy, więc stwierdziliśmy, że warto się podzielić. Dokładnie. Bo to myślę wszystkich interesuje, tym bardziej, że sezon się zbliża. A nie wiadomo, kiedy nas zaskoczą tymi zmianami. Dokładnie. A tymczasem
Idziemy do urzędu. Zdamy relację. Chodźcie z nami. Weszliśmy do urzędu. Kontrola, temperatura ciała. Dezynfekcja rąk. Tak. Wszystko jak należy. Słuchajcie. Myśmy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda Urząd Miasta w Sopocie. Jest naprawdę niesamowity, bo to jest w ogóle stary budynek. Tak, jest piękny. Wyjątkowy. Po prostu tak. Jest wyjątkowy w swoim rodzaju. Zobaczcie, takie stare fotografie tutaj. Historyczne. Stanu cywilnego, proszę bardzo, 48 rok. Aha. I zawsze się wchodziło tutaj tędy. Tędy się wchodziło. Zobaczcie, tędy się wchodziło. Tu jest teraz zakaz. No i wchodzimy. No i wchodzimy. Trzymajcie kciuki. A few moments later. Słuchajcie, idziemy do kasy. Przyjęte wszystko. Dokumenty wszystkie się zgadzały. Dokładnie, 54,50. Jest przerejestrowanie samochodu. Idziemy teraz do kasy. Dokumenty wszystkie są ok, także jest dobrze. Jest za chwilkę dobrze. Do was wracamy. Za chwilkę wracamy. Wracamy. No i jeszcze raz do góry. Się dzisiaj nachodzimy po tych schodach. No. No to dla kondycji dobre. Dokładnie. Trzeba budować kondycję na sezon. No. No bo jak będziemy jeździć, to też będziemy i chodzić. No. Już nie mogę czekać. Opłacone, wracamy. I widzimy się za chwilę. 20 minutes later. No słuchajcie, jesteśmy już po złożeniu dokumentu. Mam przejść. No bo stoję tutaj. Troszkę niżej stoimy w urzędzie i mamy już samochód przerejestrowany z 3 osób na 4, także śmiało możemy jeździć na tym dowodzie, który dostaliśmy, a nowy dowód dostaniemy od 3 do 4 tygodni. Słuchajcie, ciekawostka jest taka, że w urzędzie nadal nic nie wiadomo odnośnie akcyzy. Pani tylko powiedziała, że być może coś się faktycznie zmieni, no bo się dzieją różne ruchy. Tak. No i że kiedyś tak było. Także słuchajcie, no na tą chwilę cisza, ale wiadomo, to może przyjść praktycznie z dnia na dzień. Decyzja i... Jak grom z jasnego nieba. Dokładnie. Słuchajcie, jesteśmy szczęśliwi. I taka informacja, nasz samochód miał badanie techniczne na 2 lata jeszcze, ale z uwagi na to, że został przebadany na specjalny kempingowy, badanie dostaliśmy na rok, także zabrano nam 1 rok na przegląd. Ale to pani powiedziała, że samochody kempingowe tak. Są co roku, muszą mieć co roku robione. Tak, mimo tego, że nasz samochód na tyle młody jest, że miał na 2 lata jako samochód dostawczy, a jako samochód kempingowy teraz już co roku będzie. Także, ubyło. Ubyło. Także musimy w przyszłym roku przyjechać na badanie techniczne. No ale to tam, no trudno się mówi. Także słuchajcie, to tyle z... jeszcze tylko krótko powiem. Żeby przerejestrować samochód. Zaświadczenie z ITS-u, z którym jedziemy do diagnosty i diagnosta musi mieć też samochód zważony. Masa własna samochodu musi być na takim specjalnym zaświadczeniu, to zresztą widzieliście w filmie. I z oświadczeniem firmy, która przebudowuje samochód. Która musi mieć wpisane w PKD to, że może coś takiego zrobić. No i jeszcze... Jakieś pismo było firmy. Oprócz tego, że zaświadczenie, to jeszcze coś było potrzebne? Takie, znaczy, wpis do KRS-u, tak? Tak, wpis do KRS-u. Z CIDG można wyciągnąć ten wpis i no, PKD musi mieć właśnie. Także 4 dokumenty, tak? 4? I z tymi dokumentami do Wydziału Komunikacji i do przerejestrowania. Do przerejestrowania. Także jeżeli będziecie potrzebować jakieś jeszcze informacje dotyczące właśnie przerejestrowania pojazdu, to piszcie śmiało w komentarzach, chętnie odpowiemy, chętnie podpowiemy. No i cóż, bo dobrą lekcję dostaliśmy, los nam sprawił dobrą lekcję, gdzie nauczyliśmy się, jak przerejestrować samochód
dostawczy na samochód specjalny, kempingowy. Na tę chwilę możemy pomóc w razie czego. Bo później tak. To się może znowu zmienić. Dokładnie. Trzymajcie się do następnego razu, a my musimy teraz odciążać samochód. Także jak jesteście ciekawi jak będziemy to robić, to zostańcie z nami. Trzymajcie się, na razie, hej.